Dzień dobry, w piątek 18 lutego w aktualnościach. Witam Państwa, Krzysztof Janczurewicz. Zapraszam. Ostatnio pogoda nas nie rozpieszcza. Silny wiatr utrudnia normalne funkcjonowanie i stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludności. Strażacy jeszcze nie uprali się z usunięciem wiatrołomów i wywrotów sprzed kilku dni, a już nadciąga kolejny niż i kolejne wichury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wichurami. Dyżurny synoptyk przewiduje na terenie powiatu szczecineckiego wystąpienie silnego wiatru osiągającego w porywach 120 km na godzinę. Wichura może wystąpić już w piątek wieczorem, a osłabnie w godzinach popołudniowych w sobotę. W związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną ostrzeżenie może być aktualizowane. Ostatnia pogoda nas nie rozpieszcza, strażaków również. Dzień dobry, witam Państwa. Tak, oczywiście, tak jak informowaliśmy o zagrożeniach, w tamtej doby odnotowaliśmy aż 23 zdarzenia, z czego 16 polegało na usuwaniu skutków nawałnicy, która przeszła przez nasz powiat. Na szczęście, tak jak wcześniej mówiłem, ominęło nas troszeczkę, ale i tak było właśnie zdarzeń. Jeżeli chodzi o te zdarzenia, to tak jak powiedziałem, 16 zdarzeń polegało na usuwaniu skutków, w tym dwa budynki. Otrzymaliśmy informację, że w miejscowości Grzmiąca jest naderwana część dachu, jeden arkusz blachy. Działania nasze polegają na zabezpieczeniu, żeby to nie poderwało dalej. Oraz drugi budynek w Liszkowie. To był już też budynek po tamtej nawałnicy. Nie do końca jeszcze były usunięte skutki tamtych. Właściciel nie zabezpieczył, także my musieliśmy zabezpieczyć, żeby nie pofrunęło i nie zrobiło komuś krzywdy. Oczywiście też nie obyło się bez alarmów fałszywych. Otrzymaliśmy dwa zdarzenia, informacje o dwóch zdarzeniach po przybyciu naszych zastępów. Okazało się, że nie ma powalonych drzew. Także też zwracam się do Państwa z apelem, że czasami jeżeli leży jakaś gałąź na drodze i w miarę możliwości oczywiście z zachowaniem bezpieczeństwa można to zsunąć, niekoniecznie zgłaszać do nas, bo my wysyłamy swoje siły i środki na miejsce, przyjeżdżają i okazuje się, że ktoś była na tyle gałąź nieduża, że zsunął na bok i można udrożnić drogę. Także zwracam się do Państwa z apelem. A przy okazji chciałem przestrzec, bo znowu napływają informacje ostrzegawcze o jutrzejszym dniu, że może mocno wiać. Pamiętajmy, zachowajmy ostrożność. Nie zostawiajmy elementów luźnych na balkonach, parapetach, żeby to nie poderwało, żeby komuś krzywdy nie zrobiło. Pozamykajmy w miarę możliwości okna oczywiście. Nie parkujmy samochodów pod drzewami. Jeżeli my poruszamy się, już musimy się poruszać przy drzewach gdzieś. Zwracajmy uwagę na zachowanie, jak te drzewa się zachowują, czy nie trzeba ewentualnie gdzieś ewakuować się. Dziękuję bardzo. Srogi zawód przeżyli dziś w godzinach porannych mieszkańcy Piły, którzy będąc przejazdem przez Szczecinę chcieli odwiedzić grób swoich rodziców. Przywitały ich zamknięte na głucho cmentarne bramy i brak jakiejkolwiek informacji o przyczynach takiego stanu rzeczy. Okazało się, że cmentarz został zamknięty już wczoraj, to jest w czwartek. Tyle tylko, że zarządca cmentarza zapomniał powiadomić o tym mieszkańców chociażby poprzez wpis na stronie internetowej czy umieszczeniu kartki na cmentarnych bramach. Uczyniono to dopiero dziś po naszej interwencji. Cmentarz zamknięto ze względów bezpieczeństwa. Silny wiatr może łamać gałęzie i drzewa, co może być niebezpieczne dla odwiedzających groby. Nad Ukrainą wisi groźba agresji ze strony Rosji. W razie wojny rząd polski spodziewa się napływu dużej fali uchodźców i już szuka na nich ewentualnych miejsc pobytu. Wojewodowie poprosili samorządowców o przygotowanie się do ewentualnego przyjęcia uchodźców. Samorząd powiatu jest w stanie zapewnić lokum dla około 100 osób. Nad Ukrainą w dalszym ciągu wisi widmo ewentualnej agresji ze strony Rosji. Wojewodowie wszystkich województw zgłosili się do samorządów powiatowych i gminnych o przygotowanie, wyznaczenie takich obiektów na wypadek, gdybyśmy musieli zmierzyć się z falą uchodźców i koniecznością przyjęcia naszych sąsiadów ze wschodniej granicy. I my oczywiście też jesteśmy do tego przygotowani. Wyznaczyliśmy ponad 100 miejsc w dawnym internacie szkoły medycznej, czyli w schronisku młodzieżowym, tam gdzie do tej pory też funkcjonowało izolatorium w tej najgorszej fali pandemii koronawirusa. Dodatkowo mamy 40 miejsc przygotowanych również w ośrodku szkoleniowym przy Domu Pomocy Społecznej w Borym-Sulinowie. Są to obiekty zupełnie z odrębnym węzłem sanitarnym, odrębnym wejściem, oczywiście z łóżkami, z kuchnią
I awaryjnie również jeszcze mamy internat dawnej szkoły budowlanej. Tam do niedawna na mocy współpracy Politechniki Koszalińskiej z powiatem przecineckim przebywali studenci. Teraz te obiekty są już puste i gdyby zaistniała taka konieczność, to również tam moglibyśmy ulokować tych uchodźców. Natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, wszyscy mamy nadzieję, że ten konflikt zakończy się na płaszczyźnie dyplomacji i to, o czym teraz jest tak głośno w mediach, niedługo pozostanie tylko przykrym wspomnieniem. Wracamy do zdarzenia w Białymborze. A dziś możemy już powiedzieć, że sprawcy tego napadu na stację paliw w Białymborze zostali zatrzymani, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej za to, czego się dopuścili. Rzeczywiście, kiedy we wtorek do szycineckiej jednostki wpłynęła informacja o napadzie na jedną ze stacji paliw w Białymborze, od tego momentu wszystkie piony szycineckiej jednostki współpracowały ze sobą, żeby jak najlepiej pod nadzorem prokuratora rejonowego w Szczecinku zabezpieczyć ślady. Docieraliśmy do kolejnych nagrań i kamer przemysłowych, żeby odtworzyć chociażby drogę pojazdu, którym poruszali się sprawcy. Przesłuchiwaliśmy świadków, szczególnie tych, którzy mogli coś wnieść do prowadzonej sprawy. Przełom nastąpił już następnego dnia, kiedy to na podstawie zebranego materiału dowodowego i po analizie zawartych w nim treści policjanci wytypowali dwie osoby, które mogły dopuścić się tego czynu. Już następnego dnia w miejscu zamieszkania został zatrzymany jeden ze sprawców. To dzięki współpracy kryminalnych i policjantów z posterunku w Białymborze doszło do tego zatrzymania. Mężczyzna został doprowadzony do szczecineckiej jednostki i wczoraj kolejny z mężczyzn odpowiedzialnych za to przestępstwo został zatrzymany. Na chwilę obecną mężczyźni przebywają w policyjnym areszcie. Są to mieszkańcy miasta, którzy zostali zatrzymani w miejscu swojego zamieszkania. To 31-letni mężczyzna i jego 36-letni kolega. Wczoraj komendant powiatowy Policji w Szczecinku wnioskował do prokuratora rejonowego o wszczęcie śledztwa, jak również o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztu dla dwóch zatrzymanych mężczyzn. Ja tylko przypomnę, że za to przestępstwo, czyli za rozbój, grozi im nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Czy szczecineckich kryminalnych wspierali funkcjonariusze z miastka? To bardzo ważny aspekt prowadzonych czynności operacyjnych z uwagi na fakt, że mężczyźni pochodzili z terenu miastka, czyli tam, gdzie już nie włada Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku. Nawiązaliśmy współpracę z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Miastku, którzy bardzo pomogli nam w zatrzymaniu drugiego z mężczyzn. Być może w tym roku uda się bez przeszkód przeprowadzić bieg uliczny Memoriał Winanda Osińskiego. Dziś, to jest w piątek, rozpoczęto przyjmowanie zapisów do udziału w biegu. Jednocześnie na Facebooku prowadzony jest plebiscyt dotyczący wyboru koszulki dla uczestników biegów. Bieg planowany jest w ostatnią niedzielę kwietnia, a testowaną trasą. Wracamy do formuły biegu w ostatni weekend kwietnia i to biegu razem z towarzyszącymi imprezami w postaci biegów młodzieżowych i biegów dzieci z rodzicami. Tego w zeszłym roku i dwa lata temu zabrakło. Dwa lata temu biegu nie było wcale, rok temu w sierpniu tylko bieg główny, a teraz no już w takiej formule, którą mieszkańcy znają od lat, bo to już jest ta 8. edycja. Będziemy starali się bieg przeprowadzić w ostatni weekend kwietnia. Już ogłoszono zapisy. W jaki sposób można się zapisywać? W sposób taki jak od lat, czyli wchodzimy na stronę bieg.szczecinek.pl i tam już dalej nas pokieruje system do rejestracji w biegu. W tym roku opłata startowa wynosi 70 zł. Zawarta w tej cenie jest koszulka, cały pakiet startowy, a jeszcze a propos koszulki, trwa właśnie głosowanie na Facebooku na wzór koszulki, w jakim w tym roku będzie można wystartować. Są trzy do wyboru, tak więc zachęcam biegaczy do wizyty na fanpage'u Bieg Osińskiego Szczecinek i tam można wybrać koszulkę. Czy będzie w tym roku limit zgłoszeń? To znaczy ciężko właśnie jest teraz po tej pandemii jakikolwiek limit zaproponować, bo dwa lata temu jeszcze biliśmy rekordy i to było około 800. Rok temu byliśmy ograniczeni przepisami, więc staje się około 400.
400 biegaczy stanęło na starcie. Na razie zrobiliśmy taki limit 500 osób, ale z możliwością taką, że jeśli będziemy widzieli to zainteresowanie, będziemy w stanie ten limit jeszcze sobie powiększyć. Do 8 kwietnia trwają zapisy. Jeśli wtedy chętnych będzie więcej niż 500 miejsc, to na pewno powiększymy ten limit. Opłata startowa, do kiedy powinna wpłynąć na konto OSIR-u? To wszystkie te informacje są przy rejestracji. Najlepiej oczywiście rejestrując się od razu to opłacić, ale zdaje się jest tam jeszcze furtka taka, że po jakimś terminie można tą opłatę wnieść. Czy można przyjść osobiście i zapisać się na bieg? Nie, tutaj całość opłaty na bieg główny wnoszona jest internetowo, natomiast później, jeśli rozpoczniemy zapisy na biegi młodzieżowe, biegi z dzieci rodzicami, to już oczywiście bezkosztowo zapisy będziemy przyjmowali w biurze OSIR-u. W najbliższą środę klub filmowy Szok zaprasza na kolejną projekcję. Tym razem zaprezentowany będzie obraz pokazujący udział żołnierzy węgierskich w okupacji sowieckich wsi podczas II wojny światowej. Projekcja jak zawsze o godzinie 18.30. Na zakończenie lutego, no bo jest to bądź co bądź nieco krótszy miesiąc, proponujemy premierę, w zasadzie taką dystrybucyjną premierę, bo jeszcze, czy przedpremierę, ponieważ dystrybucja tego tytułu dopiero odbędzie się w kwietniu 2022 roku. Jest to film, debiutancki obraz węgierskiego reżysera Denesa Nagya, zatytułowany W mroku, w ciemności. To jest różnie jeszcze przetłumaczony ten film. W każdym razie no, nie ma jeszcze oficjalnego takiego tytułu dystrybucyjnego, więc ci z Państwa, którzy lubią węgierskie kino, jest to film wojenny, od razu uprzedzam, dość wstrząsający sposób opowiadający o losach węgierskich żołnierzy w czasie II wojny światowej, a więc zupełnie inna perspektywa, jeśli chodzi o polskiego odbiorcę, patrzenia na II wojnę światową, chociażby dlatego, że no, Węgry walczyły po stronie Adolfa Hitlera, więc warto z ciekawością zobaczyć, jak Węgrzy rozliczają się z tym elementem swojej tożsamości narodowej i swojej historii. Film zdobył naprawdę znakomite recenzje nie tylko na Węgrzech, ale również na festiwalach sztuki filmowej, chociażby w Wenecji i w Valladolid. Nieźle się sprzedaje w samych Węgrzech, na samych Węgrzech, więc wydaje mi się, że może to być bardzo ciekawa propozycja dla tych z Państwa, którzy lubią nieco inne węgierskie kino od tego, które do tej pory mieliśmy okazję Państwu pokazać. No, tradycyjnie zapraszamy w środę, godzina 18.30. I to już wszystko w dzisiejszych aktualnościach. W dalszej części programu zobaczymy, co narysował Maciek. Następnie posłuchamy okruchów na niedzielę. A kolejną propozycją programu będą archiwizje, a program zakończy magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. Do zobaczenia.